Siemanko, tutaj Siemanko Karygma i Deles. Tym razem jesteśmy w podziemnej trasie turystycznej Projekt Arabu w Kamiennej Górze. Miejsce warte zobaczenia zdecydowanie. A my dzisiaj zebraliśmy się tutaj po to, żeby zapowiedzieć najbliższą zbliżającą się sztukę, która odbędzie się 29 marca. I to, co to się będzie działo? 29 marca gramy charytatywnie dla Pawła Micka z Lubawki, któremu spłonął dom. Cała impreza, która się odbędzie, będzie w ramach akcji Muzyki Przeciwko Rasizmowi. I będzie to jedna z niewielu imprez w Polsce, gdzie połączą się dwie subkultury, hip-hopowa i hardcore punkowa. Czyli będziecie mogli posłuchać dwóch różnych od siebie brzmień, a na pewno warto nie usłyszeć. Jeśli chodzi o scenę hip-hopową, to pojawią się na przykład... No to pojawi się DLS Sekta, czyli chłopaki tutaj, oprócz tego będzie jeszcze Dave i będzie jeszcze Keczapski. Zagrają także Remik i Sokulski z Jankerem oraz Zasad. No i Gwiazda Wieczoru, jeżeli chodzi o strefę hip-hopową, to będzie PRZ z Kojotem z Krakowa, także wszystkie boom-bapowe głowy z Kamiennej Góry powinni się zjawić na tej imprezie. Jeśli chodzi o nasze zespoły, to zagra Dintoira z Wrocławia. Zespół warty usłyszenia, promuje je wytwórnia Hardcore Worldwide, która jest wytwórnią międzynarodową. Zagra Kuweta z Mieroszowa i Paragraf 58 ze Świeżawy. Będziecie mogli spróbować wegetariańskiego jedzenia, w ramach też poznania innej trochę subkultury i innego stylu życia, że tak powiem. I będziecie mogli chociażby wyrosować fajne nagrody na w loterii fantowej, między innymi wejście właśnie do tych podziemi, w których się znajdujemy. I będziecie mogli za drobne pieniądze nauczyć się resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ponieważ na miejscu będą ratownicy. Słuchajcie, każdy bilet jest możliwością zgarnięcia fajnej nagrody, ale jakie to będą nagrody na przykład? Ojejku, będą pendrive. Będą karty SD, książki, wszystko będzie. Będą karnety na siłownię, na fitness, spa, zaproszenia na basen, do kawiarni, także i wszystko. Piwo na miejscu. No i to jest chyba dla was bardzo istotne. I przede wszystkim mega frajda i energia i zabawa. Czegoś takiego w Kamiennej Górze i w regionie jeszcze nigdy nie było. I pewnie długo nie będzie. Także zapraszamy, trzymajcie się, widzimy się. Centrum Kultury w Kamiennej Górze 29 marca. Musicie tam być. Subkultury alternatywne, łączmy się. I.